szósta edycja oczywiście kampanii. Moje cudowne, wspaniałe, niesamowite ambasadorki, które bardzo dzielnie nas wspierają. Mnóstwo cudownych, wspaniałych ludzi, którzy są w to wydarzenie zaangażowani absolutnie charytatywnie. To jest obowiązek moim zdaniem, po to też jest się osobą rozpoznawalną, żeby nie powiedzieć czegoś więcej, że to swoje celebryctwo można przerobić na coś bardzo ważnego. Ja myślę, że każdy sposób na to, żeby głośno mówić o problemie jest dobry. Nieważne, że ktoś już zrobił taką kampanię, czy jesteśmy kolejną z takich kampanii, ale zawsze te kampanie wyglądają jednak inaczej. I wydaje mi się, że jeżeli można zminimalizować ryzyko zachorowania, to trzeba wszystkie kobiety do tego namawiać, żeby nie umierało co roku 4000 kobiet z powodu niezdiagnozowanego raka szyjki macicy. Ten świat współczesny rządzi się obrazkami. Przestajemy pisać, zaczynamy komunikować się fotografiami tak naprawdę. Więc myślę, że fotografia jest genialnym medium, żeby o tym właśnie próbować mówić. Praca nad wzrastaniem świadomości ludzi na temat zdrowia swojego, to jest myślę, że rzecz szalenie istotna. Na Zachodzie kobiety w ogóle nie umierają na tego typu raka. A w Polsce ciągle ten odsetek jest zbyt duży. U nas pojawiają się przypadki, które na Zachodzie już nie występują. Dlatego, że są jeszcze miejsca, w których rzeczywiście kobiety się nie badają. Są jeszcze takie miejscowości, w których kobiety nie zdają sobie sprawy z tego, jak ważna jest profilaktyka. To rola mężczyzn jest, myślę, że w mówieniu o takich rzeczach, mówieniu własnym kobietom, że powinny się badać, powinny myśleć o profilaktyce, a nie, bo chcemy je jak najdłużej kochać, więc my mężczyźni, więc myślę, że to jest strasznie ważne, żebyśmy się też nauczyli o tym mówić, nie wstydzili się tego i o tym rozmawiali. Jest tabu, nawet babki w dużych miastach, nie wiem, szefowe firm, panie na stanowiskach biegające w pięknych kostiumach, na wysokich szpilkach z teczkami, nie gadają o tym, bo gdzieś tam się wstydzą. Ja bym chciała spowodować u kobiet takie myślenie, że chodzisz do fryzjera, chodzisz do kosmetyczki, chcesz być piękna, czeszesz włosy, kupujesz fajne ciuchy i żeby one co roku tak nie do końca czuły się piękne, trendy, glamour w momencie, kiedy nie robią systematycznie badań cytologicznych.